Przy mikrofonie Marcin Żyła, a to jest raport na dziś. Amerykanie przeprowadzili naloty, których celem były bazy proirańskich ugrupowań w Iraku i Syrii. Była to zapowiadana wcześniej przez kilka dni odpowiedź na atak w Jordanii, w którym zginęło 3 żołnierzy amerykańskich. Ani Stanom Zjednoczonym, ani Iranowi nie zależy teraz na eskalacji konfliktu. Niemal codziennie podkreślają to przedstawiciele tych państw. Pytanie tylko, czy Iran może w ogóle składać takie obietnice, czy w pełni kontroluje przychylne mu ugrupowania w Iraku i Syrii. Jak zmienił się w ostatnim czasie układ sił w regionie? Czy obok wojny z Hamasem oraz nalotów na Hutich w Jemenie na Bliskim Wschodzie tli się kolejne ognisko konfliktu? O tym powiemy w raporcie na dziś 7 lutego 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez państwa, przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca państwu dziękujemy. To one sprawiają, że raport może istnieć i że może się rozwijać. A jeśli ktoś z państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy. Gościem raportu na dziś jest profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zaskoczenia chyba nie było. Przez te 5 dni, które upłynęły od ataku na bazę amerykańską w Jordanii, Amerykanie bardzo dbali o to, aby o swoich nalotach zawczasu poinformować. Ale zanim zapytam o same naloty, chciałem się dowiedzieć, o jakich bazach w ogóle mówimy. Po co Amerykanom wciąż niemal 1000 żołnierzy w Syrii i zdaje się ponad 2000 żołnierzy w Iraku? Tak, Amerykanie utrzymują w Syrii bazy jakby dwojakiego rodzaju, czy też na dwóch obszarach. W każdym przypadku chodzi tu o Syrię Wschodnią, której to obszar pokrywa wielka pustynia syryjska i ona jest, jak sama nazwa wskazuje, bardzo duża i bardzo niegościnna, więc jest to obszar słabo zaludniony. Większość baz amerykańskich znajduje się na północnym wschodzie Syrii i są to obszary kontrolowane przez syryjskie siły demokratyczne, które w pewnym uproszczeniu możemy nazwać głównie kurdyjskimi siłami, których pomoc jest kluczowa dla Amerykanów w kontrolowaniu tych obszarów po to, aby nie odrodziły się tam grupy dżihadystyczne, czyli przede wszystkim znowu w pewnym uproszczeniu powiedzmy państwo islamskie. Natomiast mamy też bazy na południowym wschodzie, obszarze już zupełnie bezludnym praktycznie. Jedna przy granicy z Jordanią, druga przy granicy z Irakiem i one służą innym celom. Po pierwsze służą do tego, żeby kontrolować pustynne szlaki przemytnicze czy transportowe, to w zależności kogo zapytamy. Szlaki pustynne prowadzące z Iranu przez terytorium Iraku, terytorium Syrii, następnie do Libanu. I ta droga zaopatrzeniowa jest kluczowa dla tak zwanej osi oporu, czyli Mukawama, czyli tego konglomeratu organizacji sprzymierzonych z Iranem, które są antyamerykańskie i antyizraelskie. I możliwość kontrolowania tych szlaków pustynnych i interweniowania na nich, wykonywania uderzeń, czy to dronowych, czy to przy pomocy sił specjalnych, umożliwia Amerykanom przerywanie tej naziemnej komunikacji i tym samym utrudnia swobodę, czy ogranicza swobodę działania Iranu i jego sojuszników z osi oporu. Bo co tym szlakiem się przemieszcza? No przede wszystkim broń przeznaczona dla Hezbollahu, przede wszystkim broń zaawansowana, pociski rakietowe, drony czy amunicja, którą Hezbollah może zastosować wobec Izraela. A pamiętajmy, że jednym z zasadniczych celów obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie jest dbanie o bezpieczeństwo Izraela. Drugim niedopuszczenie do rozprzestrzeniania terroryzmu. Ale takim jakby ubocznym skutkiem, znaczy w jakim sensie ubocznym, jest to, że na tych terenach znajdują się też syryjskie złoża ropy. One nie są duże. Syria nawet przed wojną nie zaspokajały już potrzeb wewnętrznych Syrii, no ale jednak jest to jedno z niewielu bogactw, które ma ten kraj. A Amerykanie i ich kurdyjscy sojusznicy nie dopuszczają sił rządowych, sił Bashara al-Assada, do czerpania z tych zasobów. Te zasoby są wykorzystywane właśnie przez kurdyjskich sojuszników Ameryki. I to rodzi potężną też frustrację Damaszku, reżimu Bashara al-Assada i jego irańskiego sponsora, ponieważ wobec braku tych dochodów, no właściwie cały ciężar utrzymywania Syrii, izolowanego reżimu syryjskiego na arenie międzynarodowej, spoczywa na Iranie i Rosji. No a te dwa kraje, choć ich sojusznik wygrał właściwie starcie zbrojne w Syrii, no ale nie mają środków na to, żeby podtrzymywać ten reżim kontrolujący
powiedzmy 2/3 ludności kraju. To skoro wspomniał pan profesor o tych ugrupowaniach proirańskich, one nękają Amerykanów właściwie stale. Od 7 października, czyli od napaści Hamasu na Izrael, miały przeprowadzić aż 160 ataków. To jest oczywiście jeszcze jeden element tej irańskiej presji na Stany Zjednoczone i rzecz jasna na Izrael, obok Hezbollahu w Libanie, obok Hutich w Jemenie i oczywiście obok wspieranego przez Iran Hamasu. Element może nie tak potężny jak te ugrupowania, bardziej rozproszony. Co to są, tak pokrótce, za siły i przede wszystkim, czy Iran, tak jak się chwali na Bliskim Wschodzie, faktycznie je w 100% kontroluje? Innymi słowy, czy rozkaz z Teheranu, jeśli taki popłynie, nie atakować Amerykanów, zostanie wykonany? No to jest ta przestrzeń, której ci, co wiedzą, nie mówią, a ci, co mówią, nie wiedzą, jak to się czasami mówi na arabskim Bliskim Wschodzie, bo natura tej relacji Iranu z jego sojusznikami z osi oporu siłą rzeczy nie jest opisana jak w przypadku sojuszu takiego jak NATO w traktatach. Jest to rzecz ukryta, utajniona i ludzie z Korpusu Gwardii Rewolucyjnej irańskiej, czyli Korpusu Pasdran, a konkretniej z Brygady Al-Quds, która jest tą jednostką tego Korpusu Strażników Rewolucji dedykowaną właśnie tego rodzaju operacjom, oni mają tą wiedzę, my jej nie mamy. Możemy jednak domniemywać i wyciągać pewne wnioski z wydarzeń wcześniejszych. I wydaje się, że to jakby działa taka zasada uzgodnień. Iran jest partnerem, jest sponsorem i w momencie, gdy kluczowe interesy Iranu są zagrożone, czy istnieje bardzo duża presja ze strony Teheranu, no to wtedy takie ugrupowanie będzie działać. Ale te grupy mają świadomość, że są też grupami działającymi w otoczeniu politycznym. To nie są, znaczy z naszej perspektywy to często przedstawiane, że są to grupy terrorystyczne. To są grupy terrorystyczne, ale są to też grupy polityczne. One cieszą się pewnym poparciem oddolnym. Czy to Kataib, Hezbollah i inne ugrupowania wchodzące w skład sił popularnej, czy też ludowej mobilizacji, czyli Hashd-Shabi w Iraku. Hezbollah w Libanie działa w kontekście demokratycznym jako partia, ale jest też organizacją terrorystyczną. Do czego zmierzam? Do tego, że nastroje ludności lokalnej są istotne, że w swoich kalkulacjach te ugrupowania muszą brać pod uwagę, co sądzi ludność lokalna, bo to nie są tylko ugrupowania militarno-terrorystyczne, są ugrupowania, które mają charakter polityczny, a dodajmy, w przypadku Iraku i Libanu są to partie polityczne, czy też stoją za nimi partie polityczne, które startują w wyborach i otrzymują demokratyczny mandat do rządzenia, więc nie mogą ignorować sentymentu. Istnieją też takie ugrupowania w tej osi oporu irańskiej, które mają charakter ściśle militarno-terrorystyczny i one rzeczywiście, można powiedzieć, nie baczą na ten lokalny kontekst, tylko wykonują rozkazy. Tego rodzaju ugrupowaniem jest na przykład islamski dżihad, w palestyńskie ugrupowanie aktywne w Strefie Gazy, który nie ma tego komponentu politycznego. Tak, to jest ugrupowanie militarno-terrorystyczne i ono rzeczywiście w ten sposób działa. Ale irackcy sprzymierzeńcy Teheranu i libańscy muszą brać pod uwagę sympatie i antypatie swoich wyborców. No i oczywiście w tych sympatiach i antypatiach, gdy na nie patrzymy, antyamerykanizm teraz jest bardzo mocno rozpowszechniony. Było to dla mnie pewnym zdziwieniem, gdy podróżowałem po Bliskim Wschodzie w grudniu. To znaczy, wielu moich rozmówców wykazywało większą dozę antyamerykanizmu niż antyizraelskości, jeśli tak można nazwać. To znaczy w jakimś sensie to, że Izrael prowadzi brutalną operację w Strefie Gazy, było w jakimś sensie mniejszym, takie odniosłem wrażenie, problemem, jak to, że właśnie ci Amerykanie to popierają. Tak? Więc operacja izraelska w Strefie Gazy niesie potężną dawkę antyamerykanizmu, który zawsze, znaczy oczywiście na Bliskim Wschodzie, był silną emocją, ale w tych ostatnich miesiącach bardzo się wzmocnił. Zatem ugrupowania irackie czy libańskie, a w szczególności w tym przypadku, o którym mówimy tu irackie, one z jednej strony realizują mandat czy potrzebę Teheranu, ale z drugiej strony, i o tym czasami zapominamy,
odpowiadają na chęć pewnego rewanżu na Amerykanach, pewnej zemsty, która jest bardzo mocno zakorzeniona w społeczeństwie, w tym przypadku irackim, i tym samym budują sobie te ugrupowania pewną legitymację, no, jako ugrupowania patriotyczne i antyimperialistyczne. Więc to jest ten kontekst, o którym musimy pamiętać, i w ten sposób też ten kontekst jest ważny dla operacji Houthich w Jemenie, czyli dla legitymizowania się przez atakowanie Amerykanów. Wspomniał pan o Iraku, to może jest dobry moment, żeby się na chwilę zatrzymać przy tym kraju. O tyle ciekawym, że jego elity są oczywiście zdominowane przez czynniki proirańskie, szyickie, ale do tej pory, jeszcze parę lat temu, i myślę, że do tej pory, zwłaszcza w wojsku, można tam znaleźć ludzi przychylnych Amerykanom w tym sensie, że są to dowódcy, którzy chcieliby pozostania wojsk amerykańskich, chociażby dlatego, że szkolą one i w dalszym ciągu jakoś tam wspierają armię iracką w walce z pozostałościami po państwie islamskim. Oczywiście dużo zmieniło zabójstwo Gassema Soleimaniego, czyli irańskiego generała, który a propos nadzorował irańskie siły proxy w regionie. Dużo zmieniła na pewno wojna w Strefie Gazy. Premier Iraku As-Sudani powiedział po ostatnich atakach: nasze suwerenne terytorium to nie jest miejsce na rywalizację czy prężenie mózgów przez obce siły. Zresztą w jednym z ostatnich amerykańskich ataków zginęło 16 Irakijczyków. Czy te ostatnie wydarzenia mogą przyspieszyć negocjacje o wycofaniu Amerykanów z Iraku? I jak one wpłyną na Irak, w którym no, znajdują się i bazy amerykańskie, i ugrupowań proirańskich? Ja wyczułem tutaj te takie dwa główne punkty ciężkości w pana pytaniu, więc pierwszym z nich jest Irak jako obszar rywalizacji amerykańsko-irańskiej. Prawda? To jest fakt. Ta rywalizacja przenosi się na siły zbrojne Iraku. I w dużym uproszczeniu mówiąc, możemy powiedzieć, że armia jest bardziej proamerykańska, a właśnie te jednostki paramilitarne bardziej proirańskie. To jest uproszczenie, ale ono pokazuje też dylematy państwa irackiego. No bo zwróćmy uwagę chociaż w co uderzyli Amerykanie. Oni uderzyli w takie ugrupowanie, które nazywa się Liwa al-Tafuf, które jest proirańskie, ale które zostało włączone w struktury siłowe państwa irackiego jako 13. Brygada Sił Ludowej Mobilizacji. Czyli Amerykanie, którzy szkolą, popatrzmy na jak to paradoksalnie wygląda, którzy szkolą irackie wojsko, którzy wykorzystywali irackie wojsko, wspierali irackie wojsko w walce z państwem islamskim, szkolili to irackie wojsko, jednocześnie uderzają i zabijają żołnierzy wchodzących w skład jednej z brygad, no, alternatywnej siły zbrojnej, ale też będącej narzędziem, siłą zbrojną państwa irackiego, czyli w tym przypadku 13. Brygady Sił Ludowej Mobilizacji. No czyli przekładając to w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, na warunki polskie, to tak jakby z jednej strony Amerykanie szkolili, nie wiem, siły lądowe, a z drugiej strony uderzali w dajmy na to, Wojska Obrony Terytorialnej, tak mówiąc, próbując to przełożyć, żeby przybliżyć słuchaczom kontekst Polski. Jest to sytuacja bardzo niełatwa z punktu widzenia, tak to eufemistycznie określmy, z punktu widzenia premiera As-Sudaniego, no i wymagająca no, właśnie podkreślania tej suwerenności, no bo jest to uderzenie w suwerenność iracką, jest to cios polityczny, pokazując Irak jako właśnie to Boże Igrzysko, jako to miejsce rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Pytanie, jakie są właśnie perspektywy, jakie są perspektywy eskalacji? Wydaje się, że obie strony, czyli zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone, chcą utrzymać tą eskalację w pewnych granicach, że mają na tyle dużo interesów związanych ze swoją obecnością w Iraku, na tym właśnie arenie rywalizacji, że to jest eskalacja, która nie potoczy się dalej. Ale oczywiście tego nie wiemy, bo po atakach amerykańskich mieliśmy ostrzał dwa dni temu, w poniedziałek, mieliśmy ostrzał moździerzowy w jednej z baz w Syrii, gdzie no, nie zginęli Amerykanie, więc to się nie przedostaje do świadomości Zachodu, no ale zginęli tam sojusznicy amerykańscy, Kurdowie. I takie ostrzały, no nie chcę powiedzieć, że są codziennością, ale przynajmniej od 4 miesięcy, już trwa ten konflikt, one zdarzają się z częstotliwością około raz na tydzień.
bardzo często w nich nikt nie ginie, ale widzimy tutaj tą presję ze strony sił proirańskich na obecność amerykańską, no bo jeżeli to jest pojedyncze, prawda, pociski moździerzowe, nikt nie ginie, nie spotyka się to z odzewem. Jeżeli mamy sytuację tak jak ostatnio, no to Amerykanie muszą pokazać, nie mają wyjścia, muszą pokazać, że istnieją czerwone linie. Natomiast oczywiście Iran gra na zmęczenie Amerykanów, tak? Nie chce eskalacji, nie chce wywołać dużej konfrontacji, w której jego sojusznicy by ponieśli duże straty, ale gra na ciągłe wyczerpywanie Amerykanów, żeby zmniejszyli swoją obecność w Syrii bądź w Iraku, a w optymalnym scenariuszu w ogóle się stamtąd wycofali. To jest długa gra Iranu. Bardzo trudne jest to balansowanie, pilnowanie, aby ta eskalacja nie poszła za daleko. To nawet widać w oficjalnych wypowiedziach amerykańskich. Sekretarz obrony mówi, że taką odpowiedzią zbrojną, w domyśle tymi nalotami, cytuję, można zarządzać. Z kolei sekretarz stanu, który już piąty raz jest na Bliskim Wschodzie od czasu ataku Hamasu na Izrael, Antony Blinken, mówi, że to jest, mówiąc już o całym regionie, że to najbardziej niebezpieczny moment na Bliskim Wschodzie od 1973 roku, czyli od wojny Jom Kippur. Czasem ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem bywa nazywana taką lokalną zimną wojną. Takie porównania są oczywiście obarczone sporym ryzykiem generalizacji, ale gdyby się go trzymać, to czy faktycznie nie jesteśmy dziś w takim momencie, jak podczas zimnej wojny w latach 80., kiedy obu stronom zależało na utrzymaniu pewnego napięcia, równocześnie, jak się potem po latach okazało, kilkakrotnie byliśmy niemalże na skraju wojny nuklearnej. Zgodzę się z panem, że to odniesienie, czy też ta analogia historyczna do czasów zimnej wojny, ona pewne rzeczy nam wyjaśnia w tym zakresie. Mamy rywalizację, mamy wojnę proxy, wojnę zapośredniczoną. Jak powiedzieliśmy, jej areną jest przede wszystkim Irak, w jakimś stopniu Syria, ostatnio także Jemen i Morze Czerwone. Nie mamy bezpośrednich starć pomiędzy siłami, czy też zdarzają się rzadko. Natomiast ta metafora, czy też ta analogia też ignoruje jedną istotną kwestię. Zimna wojna była konfliktem globalnym i była konfliktem, które strony postrzegały jako konflikt o sumie zerowej, czyli my albo oni, prawda? I w tym sensie nie brakowało tego elementu, który jest najtrudniejszy do skalkulowania, gdy analizujemy konflikty, czyli woli politycznej do wygrania. Tutaj dla Iranu to jest walka właśnie też egzystencjalna, bo to jest walka w jego regionie. Natomiast Irańczycy zakładają, że dla Stanów Zjednoczonych to jest obszar pewien drugorzędny i nie tak kluczowy jak Azja Wschodnia czy Europa, prawda? I zresztą mają na to trochę dowodów, bo amerykańscy politycy od czasów Obamy o tym powiadają, że to rywalizacja z Chinami jest teraz głównym wyzwaniem i że robimy pivot czy też zwrot ku Azji. I w tym sensie takie mocarstwo regionalne w swoim regionalnym systemie bezpieczeństwa, pomimo swojej słabości militarnej, może tą większą determinacją dążyć do wyczerpania mocarstwa, supermocarstwa ciągle, czyli mocarstwa globalnego. I tutaj dlatego, jeżeli to będziemy przedstawiać w kategoriach gry, ta gra ma nieco inne parametry niż gra, która była toczona pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi w dobie zimnej wojny. A główną zmienną jest ta kwestia woli politycznej i tego, na co grają Irańczycy i ich oś oporu, że w pewnym momencie Stanom Zjednoczonym braknie tej woli politycznej. I oczywiście, jeżeli patrzymy na deklarację Donalda Trumpa, no to można powiedzieć, że może rzeczywiście ta kalkulacja irańska okaże się właściwa i Stany Zjednoczone wycofają swoje siły z Bliskiego Wschodu, co wniosłoby cały szereg złożonych konsekwencji, także dla nas, jako dla Europejczyków. Teraz temat to Amerykanie i ich wewnętrzna polityka. Administracja Bidena jest pod olbrzymią presją w roku wyborczym właśnie ze strony Republikanów i oczywiście samego Trumpa. Pewnie dlatego też te naloty amerykańskie, czy ta odpowiedź, jak mówią o nich Amerykanie, na ataki na bazy amerykańskie była wyreżyserowana dość szczegółowo. Biden oddawał honory zabitym amerykańskim żołnierzom dokładnie w chwili, kiedy w powietrzu znajdowały się już bombowce. Były to bombowce B-1, które leciały z samego Teksasu, co też pewnie było demonstracją globalnych możliwości supermocarstwa. Amerykanie zapowiadają, że to jest dopiero początek, że na tych nalotach się nie skończy.
Jakie mają możliwości Amerykanie, skoro równocześnie twierdzą, że nie chcą eskalować? I jeszcze jedno pytanie. Iran jest mistrzem takiej wojny proxy w regionie. Czy tutaj nie ma wyraźnych przewag nad Amerykanami? Iran dopasował się, prawda? Mając do czynienia z przeciwnikiem wielokrotnie silniejszym w domenie militarnej i technologicznej, dopasował się, eksploatując swoje przewagi ideologiczne i kulturowe, a w szczególności coś, co jest bardzo istotne, czyli tą więź szyicką, prawda? Bo pamiętajmy, że poza obszarem Palestyny, wszyscy sojusznicy Iranu w regionie, tworzący właśnie tą oś oporu, są szyitami, tak? Czyli Iran wyeksplorował tą swoją, zbudował strategię w oparciu o swoją tożsamość kulturową. Przede wszystkim, tak? W tym przypadku szyicką tożsamość kulturową. A to sprawia, że ta strategia jest trwała, bo gdy analizujemy strategię w konfliktach, to zazwyczaj te strategie, które zakładają spójność między tym normatywnym, tym rdzeniem tożsamościowym, a działaniami, to te są najtrwalsze. Więc Iran tak skonstruował to i spodziewam się, że to jest stała cecha polityki bliskowschodniej na dekady. Oczywiście na to nakłada się jeszcze kwestia zachowania mocarstw sunnickich, które tolerują Iran w tym momencie, bo drugim poza braterstwem szyickim elementem strategii Iranu mobilizowania swoich sojuszników, właśnie tego mistrzostwa w tym zakresie, jest antyizraelskość i propalestyńskość. I o ile w latach 60., 70., 80. jeszcze, to czempionami sprawy palestyńskiej byli politycy arabscy, nie irańscy. No, Palestyńczycy są też Arabami, więc byłoby to naturalne. I politycy sunniccy, a nie szyiccy. To przez ostatnie 3 dekady Iran stał się głównym orędownikiem sprawy palestyńskiej. I to budzi dużą akceptację ze strony arabskiej ulicy, tak? Bo większość krajów arabskich jest niedemokratyczna, większość pod wpływem nacisków amerykańskich i europejskich w jakimś stopniu znormalizowała stosunki z Izraelem, stonowała swoją propalestyńską retorykę i tą przestrzeń wypełnił Iran. I teraz dochodzimy do tego kluczowego konfliktu, czyli konfliktu właśnie palestyńskiego, który choć swoim zasięgiem obejmuje bardzo nieduży obszar w tym momencie, czyli strefę Gazy, ale budzi bardzo duży antyamerykanizm i z łatwością ułatwia mobilizację Irańczykom czy swoich sojuszników, rekrutację do struktur terrorystycznych, wywiadowczych i rozmaitych właśnie politycznych, ale wymierzonych przeciwko Izraelowi i Amerykanom, a pośrednio także przeciwko niekiedy rządom tych krajów. Zwróćmy uwagę na pewne paradoksy, jak bardzo ten konflikt izraelski jest powiązany z tym, co się dzieje w Iraku, Syrii i Jemenie, żeby to uwypuklić. Jeżeli spojrzymy na konflikt, teraz przenieśmy się na moment na Morze Czerwone, mamy Houthich atakujących żeglugę. Największym przegranym na Bliskim Wschodzie tych ataków, sponsorowanych przez Iran, tak, i umożliwionych przez irańskie uzbrojenie, dostarczone przez Iran uzbrojenie, jest Egipt. Prawda? Bo statki, które nie przechodzą przez Morze Czerwone, omijają kanał Suezki. Kanał Suezki jest ciągle głównym, czy też opłaty skorzystania za kanał Suezki są jednym z głównych dochodów budżetowych Egiptu. Spodziewalibyśmy się, że z uwagi na swoje interesy gospodarcze, Egipt będzie pierwszym krajem, który dołączy do amerykańsko-europejskiej koalicji zmierzającej do udrożnienia zabezpieczenia Morza Czerwonego. Ale Egipt tego nie robi. Egipt tego nie robi, bo marszałek Sisi zostałby wywieziony, mówiąc kolokwialnie, na taczkach, gdyby zaczął być postrzegany przez Egipcjan jako dołączający do akcji wymierzonej w Houthich, którzy przedstawiają się jako przyjaciele sprawy palestyńskiej. Tak? Czyli Egipt zmuszony niejako jest wydarzeniami w Gazie do tolerowania sytuacji, pomimo tego, że ma najmocniejszą marynarkę wojenną na całym Bliskim Wschodzie i najmocniejszą armię. Zmuszony jest do tolerowania Houthich uderzających w jego rdzeniowe interesy, dlatego że ludność nie wybaczyłaby elicie, gdyby zaatakowali czy podjęli jakiekolwiek działania wobec Houthich, przedstawiających się jako część osi oporu i część prezentujących swoją działalność jako odwet na Izraelu i jego sojusznikach. To zajęcie przez Iran tej propalestyńskiej niszy jest drugim obok szyizmu
filarem, który pozwala mu bardzo mocno oddziaływać na Bliski Wschód, wielokrotnie mocniej niż wynikałoby to z jego zasobów finansowych, technologicznych czy militarnych. Panie profesorze, ostatnie pytanie na koniec. Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, jest w podróży po Bliskim Wschodzie, był w Arabii Saudyjskiej. Co właściwie ma nadzieję na tym odcinku iracko-syryjskim, jeżeli cokolwiek, ugrać w Riyadzie? Skoro Saudom chyba zależy na porozumieniu z Iranem, chcą między innymi uspokoić nastroje w sunnickiej części społeczeństwa Jemenu. Z terytorium Jemenu w przeszłości dokonywano też ataków na pola naftowe na terytorium Arabii Saudyjskiej. W co tutaj gra Arabia Saudyjska? To znaczy z jednej strony to przeszłość, te ataki, ale z drugiej strony w ostatnich tygodniach mieliśmy też przechwycenia dronów i pocisków lecących z terenu Jemenu nad Arabią Saudyjską. Nie wiadomo, nie było to podane, czy to były pociski, które zmierzały do Arabii Saudyjskiej, czy one zmierzały w stronę Izraela, ale takie wydarzenia też miały miejsce. No faktem jest, że od czasów, od zeszłego roku, od tego zasponsorowanego przez Chiny ocieplenia saudyjsko-irańskiego, Arabia Saudyjska gra na porozumienie, tak? To znaczy wojna w Jemenie okazała się dla niej bardzo wyczerpująca i przeniosła to na sferę dyplomatyczną. Ona może oddziaływać na Iran też poprzez wspieranie opozycji irańskiej, budowanie farm troli i rozmaitych kampanii w mediach społecznościowych, nazwijmy to narzędzia wojny informacyjnej w języku perskim, które Arabia Saudyjska stosowała wobec Iranu. Więc to ocieplenie nie oznacza przyjaźni czy jakiejś osi, ale no, Mohammed bin Salman doszedł do wniosku, że potrzebuje spokoju, żeby rozwijać kraj i rozwiązywać jego problemy. Co ciekawe, Arabia Saudyjska też w mojej ocenie nie za bardzo odstąpiła od wizji porozumienia z Izraelem. To znaczy Arabia Saudyjska stara się grać, jakby mieć wszystkie ścieżki otwarte i wobec Iranu, i wobec Izraela. Oczywiście teraz jest to niemożliwe w momencie, kiedy trwa wojna przeciwko Gazie, ale wydaje mi się, że strategia Mohammeda bin Salmana jest taka, żeby zachować tą swoją środkową pozycję w tych sporach pomiędzy Izraelem i Iranem, mieć otwarte kanały komunikacji do każdej z tych stron. Tymczasem Amerykanie zapowiadają, że na tych atakach się nie skończy, że będą kolejne. Zobaczymy pewnie w najbliższych tygodniach, a może nawet w najbliższych dniach, jaką cierpliwość ma Iran. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I to już prawie wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam oczywiście Państwa na audycję w sobotę. A tym z Państwa, którzy chcieliby jeszcze poszerzyć swoją wiedzę o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, przypominam, że na stronie raportu, raportostanieświata.pl, są materiały z ostatniej podróży reporterskiej Darka Rosiaka do Izraela. A takie wyjazdy dziennikarskie za granicę, jak ten do Izraela, jak i zresztą inne nasze programy i pomysły, możemy realizować dzięki Państwu, za co z serca dziękujemy. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom.
Many Mornings, pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.